jak zwykle masz taki swój styl, jedyny w swoim rodzaju, tak? Tak się złożyło. A jak w zeszłym tygodniu oceniasz swój występ? Zadowolona jesteś z siebie? Myślę, że tak. Myślę, że dałam wszystko to, co mogłam z siebie dać i że było fajnie. Czy ty wiesz, że ty jesteś zdobywczynią wielu serc? Masę mężczyzn, z którymi przed chwilą nawet rozmawiałam, cały czas mówi, że jesteś przepiękna, że przecudownie śpiewasz, więc masz chłopaka? Nie. A, czyli panowie, jest szansa, także jesteśmy dobrej myśli. A powiedz mi, czy lubisz właśnie Selesu, którą śpiewałeś w zeszłym tygodniu? Uwielbiam, byłam na jej koncercie nawet i jest po prostu... Ja też! A gdzie, w Warszawie? W Gdańsku. A, no... Nie, jestem po prostu fanką mega wielką, jaram się bardzo, bardzo. A czy ty wiesz o tym, że o tobie napisali nawet na belgijskiej stronie? Nie, właśnie wchodzę, to była taka historia, wchodzę sobie na swojego fanpage'a, chcę tam sprawdzić jakieś wiadomości czy coś i kurczę, ktoś mi skomentował właśnie i wkleił mi te dwa linki i ja po prostu tak, mówię, co w ogóle to się dzieje? No i od razu dałam wtedy na swojego fanpage'a i po prostu mega. Czyli widzisz, już zaczęłaś programy, już masz światową karierę, już nawet w Belgii o tobie słyszeli. A powiedz mi, jak wygląda twoja popularność w twojej miejscowości? Czy jesteś jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy ludzie podchodzą do ciebie prosząc o autografy, czy nie? Nie, no znaczy wszyscy mnie znają, ale nie ma czegoś takiego, że autografy czy coś. Nie. Mamy się po prostu jako tak znajomi, nie ma jakiegoś takiego szału, z czego w sumie się bardzo cieszę. A chcesz dawać autografy i żeby ludzie sobie z tobą robili zdjęcia? No jeżeli ktoś ma taką ochotę, to czemu nie? Nasi dwaj redakcyjni koledzy chcieliby sobie z tobą zrobić zdjęcie. Mogą? Dawaj, Billy. Piomas? A gdzie jest Krzysztof? I Krzysztof, chodźcie! Chodźcie, zrobię wam zdjęcie z Natalią. Oliwia, też chcesz? No właśnie. O, Oliwia zrobi, bosko.